Leszek, nie mogę nie zacząć od Eurowizji. Oficjalnie potwierdziłeś, że bierzesz udział, startujesz do polskich preselekcji Eurowizji. Tak, oficjalnie to potwierdziłem, wysłałem zgłoszenie. Oczywiście nie obyło się bez problemu. W ostatniej chwili za 5.12 wysłałem mail do Telewizji Polskiej, otrzymałem maila zwrotnego, że dziękujemy za zgłoszenie, czyli zgłoszenie już jest na biurku. Natomiast teraz trzymać kciuki, żebym dostał się do tej dziesiątki. Przyznam szczerze, że bardzo byłbym szczęśliwy z tego powodu, bardzo mi na tym zależy. A później Lizbona, piękne miasto. Opowiedz coś o eurowizyjnej piosence twojej. Ona jest mało eurowizyjna i wszyscy moi znajomi, którzy już słyszeli tę piosenkę, tak twierdzą. Natomiast wiesz, ja nie myślę o Eurowizji w kategorii, żeby dostosować swoją piosenkę do standardów eurowizyjnych. Ja uważam, że trzeba utrzymać swoje standardy i proponować to, do czego jesteśmy przekonani. To jest piosenka, która została napisana, tekst został napisany kilka lat temu przez mojego kolegę Adama Józefa z Nowego Jorku, świetny muzyk. I taki troszeczkę odgrzewany kotlet, ale totalnie w nowej formie, w nowej aranżacji pojawia się właśnie teraz a propos Eurowizji. O czym jest cały utwór? Utwór eurowizyjny ma tytuł Lostboy i właśnie jest o takim chłopcu, który troszeczkę jest pogubiony w swoim życiu, ale jest troszeczkę odmienny, jeżeli chodzi o stylistykę muzyczną od poprzednich moich propozycji. Zobaczymy. Mnie się ten utwór bardzo podoba. Mam nadzieję, że wam również.